Zaczynamy rząd 12 od trzech oczek łańcuszka i jednego słupka tutaj w kolejnym oczku. Dalej robimy kolejnym słupek, kolejnym słupek, kolejnym słupek i na kolejnym słupek oczku łańcuszka i słupek robimy na podwójnym słupku z zeszłego rzędu. I dalej znowu. Każde oczko łańcuszka się wbijamy i robimy słupki. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i słupek na podwójnym słupku z zeszłego rzędu. I tak robimy. No i coś mi się tu nie chce wbić. Jest słupek. I tak robimy do tego momentu, tu gdzie mieliśmy potrójne słupki, zostawiamy. I tutaj do tego momentu robimy 5. Słupków każdy w oczku łańcuszka i słupek na podwójnym słupku z zeszłego rzędu. Do tego momentu tutaj. Kończone słupki. Jesteśmy tutaj, gdzie mamy te potrójne słupki. I teraz dwa razy nitka na szydełko i tutaj w tej przestrzeni pomiędzy tymi słupkami wysokimi robimy 3 podwójne słupki. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka i znowu w tym samym tutaj tej przestrzeni robimy 3 podwójne słupki. 1, 2 i 3. I narzut i zwykły słupek robimy na tym potrójnym słupku z zeszłego rzędu. Tak będzie wyglądał nasz środek. I teraz powtarzamy, czyli po 5 słupków w każdym oczku łańcuszka. 3, 4 i 5 i słupek na tym podwójnym słupku z zeszłego rzędu i tak robimy dotąd, czyli jeszcze trzy te prostokąciki robimy do tego momentu, a tutaj już będziemy inaczej robić. Teraz robimy 3 słupki w 3 kolejnych oczkach łańcuszka. 1, 2 i 3. Narzut. Wbijamy się w kolejny i robimy słupek do połowy. Narzut, wbijamy się w ten ostatni, robimy słupek do połowy. Mamy 3 niteczki na szydełku, przeciągamy przez wszystkie 3. I teraz tutaj na tym słupku nie robimy nic, tylko robimy narzut. Od razu przechodzimy do pierwszego oczka łańcuszka. I tutaj też robimy 2 słupki łączone górą w 2 kolejnych oczkach. 3 niteczki na szydełku i przeciągamy. I dalej 3 słupki w 3 oczkach łańcuszka. Raz,
dwa i trzy. I słupek ma w podwójnym słupku z poprzedniego rzędu. I tak wygląda ten rząd. Tutaj robimy te pięć słupków, w każdym oczku łańcuszka i słupek na podwójnym słupku. Tutaj robimy to do tego momentu. Tutaj pomiędzy potrójnymi słupkami robimy trzy podwójne słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy podwójne słupki. I tutaj dalej to samo. I pamiętajcie tutaj, że tutaj, gdzie mieliśmy ten środek, w tym i w tym robimy podwójne słupki łączone górą. Tak jak tutaj pokazała. Więc robimy naokoło. I tutaj ja pokażę jeszcze, jak zakończyć. I zakończamy rząd 12. Robiąc tutaj trzy słupki w trzech oczkach łańcuszka. Raz, dwa i trzy. O, i jeden słupek do połowy. I tutaj drugi słupek do połowy. Przeciągam przez trzy. Raz, dwa, trzy. I robimy oczko ścisłe. Tak jak zakończamy każdą robótkę. Rząd 12 mamy skończony. Gwiazda wygląda tak. Już nabiera kształtów. Jeszcze chyba trzy rzędy. 13, 14, 15, 16, 4. Zaczynamy rząd 13. Od zrobienia jednego ścisłego oczka w lewo. 3 oczka łańcuszka, pomijamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci i robimy półsłupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, pomijamy raz, dwa, wbijamy się w trzeci, robimy półsłupek. Raz, dwa, 3. Pomijamy 2 oczka, wbijamy się w trzeci i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy. Pomijamy 2 oczka, wbijamy się w trzeci, robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa i robimy półsłupek w trzecim. 1, 2, 3, 4, 5. Raz, dwa, trzy, pomijamy dwa, wbijamy się w trzeci, raz, dwa, trzy, pomijamy dwa, wbijamy się w trzeci i robimy półsłupek, raz, dwa, trzy, pomijamy dwa, znowu w kolejny. Raz, dwa, trzy, pomijamy dwa, wbijamy się w kolejny i mamy tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Dziewięć pętelek nam powinno wyjść. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery nam zostały, trzy te podwójne słupki i jeden tutaj słupek. Teraz robimy 4 oczka łańcuszka, narzut, wbijamy się tutaj w ten pod łańcuszek i robimy tak, słupek, 4 oczka łańcuszka i słupek jeszcze raz w tym samym miejscu pod ten łańcuszek, raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj pomijamy raz, dwa, trzy, cztery i wbijamy się tu w piąte z półsłupkiem.
O, i tak wygląda tutaj teraz ten róg. I teraz znowu raz, dwa, trzy. Pomijamy dwa oczka, wbijamy się w trzeci i robimy półsłupek. I tych pętelek nam ma wyjść raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć pętelek tutaj po tej stronie. I tutaj też robimy trzy oczka łańcuszka, pomijamy tutaj słupki, trzy, tutaj trzy i robimy półsłupek. Dalej znowu trzy oczka łańcuszka, pomijamy dwa i półsłupek. Raz, dwa, trzy, pomijamy dwa i półsłupek. I tak robimy do góry. Ja tu Wam jeszcze pokażę, powtórzę Wam tutaj, co robimy tutaj na tym rogu. Tutaj jak już jesteśmy na tym rogu, robimy 4 oczka łańcuszka. I słupek tutaj pod łańcuszkiem poprzedniego rzędu. 4 oczka łańcuszka i znowu jeszcze jeden słupek tutaj pod tym łańcuszkiem. I znowu 4 oczka łańcuszka. Pomijamy tutaj dwa słupki, wbijamy się w trzeci i robimy półsłupek. I tak lecimy do końca rzędu. Tutaj ja tutaj potem Wam pokażę, jak zakończam. Kończymy rząd 13, robiąc tutaj 3 oczka łańcuszka i łącząc się tutaj z tym naszym pierwszym tutaj półsłupkiem. Rząd 14, robimy oczko ścisłe tutaj pod tą pierwszą pętelką. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki łączone górą. Czyli jeden słupek do połowy, cały czas pod tą pętelką. Drugi słupek do połowy. Mamy trzy pętelki na szydełku. Przeciągamy. Trzy oczka łańcuszka. I w następnej tu pętelce, tak jakby zawieszamy półsłupkiem. Trzy oczka łańcuszka. I trzy słupki łączone górą. Jeden słupek do połowy. Drugi słupek do połowy. I trzeci słupek do połowy. Cztery pętelki, przeciągamy przez wszystkie cztery. Trzy oczka łańcuszka i półsłupek w następnej pętelce. I znowu trzy oczka łańcuszka. W kolejnej pętelce robimy trzy słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy. I przeciągamy. Trzy oczka łańcuszka. I w następnej pętelce półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki łączone górą. Jeden, dwa i trzy. I przeciągamy przez wszystkie. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i półsłupek robimy pod następną pętelką. Trzy oczka łańcuszka. I tutaj w tej ostatniej robimy trzy słupki łączone górą. I przeciągamy. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I tutaj już pod tym łańcuszkiem zawieszamy półsłupkiem. Wyszło nam 1, 2, 3, 4, 5. 5 tych grup słupków łączonych górą. Dalej mamy ten nasz środeczek u szczytu tutaj tego ramienia, tej naszej gwiazdki. Robimy 3 oczka łańcuszka na rzut i tutaj robimy 3 słupki łączone górą. Jeden, drugi słupek do połowy i trzeci słupek do połowy. 4 niteczki na szydełku, przeciągamy. 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz w tej samej tutaj pętelce robimy 3 słupki łączone górą. 1, 2 i 3.
przeciągamy przez cztery pętelki. Mamy tutaj zrobione takie dwie grupy po trzy słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka. Poczekajcie. I jeszcze raz robimy trzy słupki łączone górą. Raz, dwa i trzy. Przeciągamy przez cztery pętelki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i półsłupek w następnej tutaj pętelce. Tak wygląda nasz środek. Trzy grupy po trzy słupki łączone górą i tutaj już lecimy tak, jak żeśmy wcześniej robili, czyli w jednej pętelce trzy słupki łączone górą, w drugiej pętelce półsłupek. I robimy tutaj, ja tutaj Wam pokażę w środku, bo tutaj będzie troszeczkę inaczej, więc zróbcie sobie tak przez wszystkie te pętelki i zatrzymujemy się tutaj. Myślałam, że tutaj będzie inaczej, coś mi się musiało pomylić, więc tutaj robimy tak samo, trzy oczka łańcuszka i tutaj pod tym łańcuszkiem też robimy trzy słupki łączone górą, o, trzy oczka łańcuszka i zawieszamy, robimy półsłupek następnej pętelce i robimy to przez całą gwiazdę do końca tutaj, a łączymy się robiąc tutaj już ostatnie grupę słupków, tak? Nie, zawieszenie, czyli tu będzie ostatni półsłupek, trzy oczka łańcuszka i łączymy się tutaj oczkiem ścisłym z, tutaj z tym wierzchołkiem tych słupków łączonych górą. Zaczynamy ostatni rząd. Tutaj, jak już mówiłam, zakończyłam trzy oczka łańcuszka i wbijamy się oczkiem ścisłym tutaj w sam szczyt tych słupków łączonych górą. Teraz robimy oczko łańcuszka i półsłupek w tym samym miejscu. Sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i półsłupek robimy u szczytu, pomijamy tutaj ten mały półsłupeczek, wbijamy się w szczyt tutaj tych słupków łączonych górą i robimy półsłupek. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i znowu półsłupek, wbijamy się tutaj w szczyt tych słupków łączonych górą. Robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu wbijamy się w szczyt tych słupków łączonych górą. Trzeba znaleźć to oczko takie. Wbijamy się i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wbijamy się znowu tutaj w szczyt. Tych słupków i ostatni łańcuszek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wbijamy się tutaj w tą pierwszą grupę tych słupków łączonych górą, tutaj w tym naszym środku, czyli łączymy, wbijamy się tutaj i robimy półsłupeczek i mamy teraz takie łańcuszki. Tutaj u góry też robimy to samo, czyli 6 oczek, raz, mi się zahaczyło szydełko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w następne tutaj tą grupę słupków się wbijamy i robimy półsłupek i znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6 i wbijamy się znowu w szczyt tych słupków łączonych górą i robimy 6
słupków i półsłupek. I lecimy już tak tutaj do końca, a ja tu na środku pokażę, jak zrobić ten środeczek. I tutaj, gdzie te ramiona gwiazdki łączą się ze sobą, czyli gdzie mamy ten tak jakby środek, tutaj, o, tu, i tutaj mieliśmy na środku półsłupek, więc tutaj pomiędzy tymi nie robimy sześciu, tylko trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i półsłupek robimy w tym, w tej drugiej grupie. O. Żeby było tak, no tak jakby troszkę ścieśnione, żeby było widać, że tu jest po prostu łączenie tych ramion. Więc tutaj robimy trzy oczka łańcuszka i potem dalej robimy 6, 6, 6 już cały czas i znowu tutaj, gdzie mamy łączenie, gdzie był półsłupek, robimy trzy oczka łańcuszka i tutaj to samo, też był półsłupek i też robimy tutaj trzy oczka łańcuszka, a wszędzie robimy po 6 oczek łańcuszka. Mamy tu już ostatni łańcuszek nam został tutaj w tym środeczku. Tutaj zakończamy inaczej, czyli oczko łańcuszka, nawijamy nitkę na szydełko i półsłupek i słupek robimy tutaj w tym pierwszym półsłupku. O. I mamy środeczek. Mamy już ostatni rząd od jednego oczka łańcuszka i jeszcze 5 raz, 2, 3, 4, 5. Tutaj pod tą pierwszą pętelką robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka. Robimy pikotek, czyli tutaj u podstawy w te takie dwie pętelki wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Mamy pikotek i pod tym samym łańcuszkiem robimy półsłupek. Sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Pod następną tutaj, pod następny łańcuszek wbijamy się, robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, pikotek, oczko ścisłe, półsłupek, i znowu 6 oczek łańcuszka, 3. 4, 5, 6. Wbijamy się w następny łańcuszek, robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, pikotek i półsłupek jeszcze raz pod tym samym łańcuszkiem. I znowu 6 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6. Wbijamy się półsłupkiem tutaj pod ten łańcuszek, 3 oczka łańcuszka i wbijamy się tutaj w te dwie pętelki u podstawy tych oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. 6 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj wbijamy się znowu z półsłupkiem, 3 oczka łańcuszka i pikotek. Pikotek i jeszcze jeden półsłupek.
taki schemat tych pikotków. Robimy tu, aż do tego środeczka, gdzie były trzy oczka łańcuszka. I ja tutaj pokażę, jak zrobić tych środeczków. I tutaj, gdzie mamy ten środek, gdzie były trzy oczka łańcuszka, tutaj robimy, przepraszam, tutaj robimy 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. Wbijamy się tutaj, robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka, pikotek. I jeszcze raz półsłupek. I znowu 5 oczek łańcuszka. I dalej już robimy tak samo. 3 oczka łańcuszka, pikotek, oczko ścisłe. No. I jeszcze raz półsłupek. I tu już 6 oczek łańcuszka. I powtarzamy te pikotki przez, o, przez, przepraszam, przez cały czas tutaj. Tutaj robimy cały czas pikotki. I tylko pamiętać, żeby tutaj, gdzie mieliśmy te 3 oczka łańcuszka, robić 5 oczek pikotek i 5 oczek łańcuszka, a potem już po 6. I tak wygląda ostatni rząd. Ja tu potem przerobię to, wrócę, pokażę Wam, jak zakończyć. Jak zakończyć i to już będzie koniec naszej gwiazdki. I zakończamy ostatni rząd. Tutaj po wykonaniu pikotka i półsłupka 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wbijamy się tutaj w ten półsłupek początkowy. Robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, i wyciągamy niteczkę. I tak wygląda nasza gwiazda. O, wiadomo, trzeba ją jeszcze ponapinać, wyprasować, wykrochmalić i będzie super. Jako serwetka, jako zawieszka, jak tam chcecie. Jeśli filmik się podobał, proszę dać lajka, zostawić komentarz oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. A ja szykuję dla Was bardzo fajny bieżnik, który właśnie teraz robię. Dużo osób mnie prosiło, żeby zrobić ten bieżnik. Mogę, kto wytrwał ze mną tutaj do końca filmiku, mogę Wam pokazać, tylko gdzie ja to mam, jak będzie wyglądała pierwsza część, bo bieżnik będzie się składał z elementów. Więc teraz pokazuję dla wytrwałych. Proszę bardzo. To jest pierwsza część tego bieżnika. Serwetka wykonana w kolorach waniliowym, czyli takim lekko żółtym, oraz kolorem takim jasny brąz ze złotą nitką, oczywiście z kordonka Maxi Metallic. No i to jest pierwsza część bieżnika, druga się robi.
Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego bieżnika, bo bardzo dużo osób mnie prosiło o pokazanie, jak wykonać taki bieżnik, więc na prośbę niedługo będzie taki właśnie filmik z tym bieżniczkiem. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobał, a teraz ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa!